List intencyjny i list gratulacyjny, o którym wspomniałem, który pan rektor, otwierając nasze sympozjum, wręczy, teraz powiem komu, dotyczy historii 13 października. Kobieta w tramwaju doznaje nagłego zatrzymania krążenia. W tym samym wagonie i obok jest dwóch studentów 5 i 6 roku medycyny. Tramwaj zatrzymuje się przy galerii. Oni rozpoczynają resuscytację krążeniowo-oddechową według tych schematów, które się na studiach nauczyli. Wiedzą, gdzie jest AED. Przynoszą to AED. Po 8 minutach wraca rytm serca prawidłowy. Przyjeżdża pogotowie. Odwozi pacjentkę do szpitala. Pacjentka opuszcza szpital po 10 dniach. I dzisiaj jest zdrowa. Jest przytomna, jest chodząca, jest pracująca. Była wczoraj u pana docenta Lelakowskiego, który ją zakwalifikował do wszczepienia rozrusznika i kardiowetera i dzisiaj będzie miała ten zabieg, o którym być może pan docent Lelakowski będzie miał szansę nam powiedzieć. To jest historia krótka, do której nawiąże jeszcze pan rektor, a w tej chwili chciałem poprosić pana profesora Wojciecha Nowaka o otwarcie naszego sympozjum i o wręczenie listów. Pewna historia się wydarzyła w październiku, nomen omen 13, która się tak zakończyła wspaniale. Jak się zakończyła? Dwóch młodych ludzi, Marcin Walibura, jeden, proszę, niech pan się pokaże. I drugi Michał Cigor. W bardzo specyficznych i sporadycznych sytuacjach rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego pisze stosowny adres do ludzi, którzy w danym momencie coś zrobili wspaniałego i wielkiego. I taki adres stosował do panów. Szanowny panie, prosimy o przyjęcie wyrazów najwyższego uznania w związku z przeprowadzeniem przez pana akcji ratowania życia z użyciem defibrylatora w tramwaju linii 51 w Krakowie. Ratowanie ludzkiego zdrowia i życia jest podstawowym zadaniem i obowiązkiem każdego lekarza. Pan wiązał się z nich wzorowo już jako student. Jesteśmy dumni z pańskiej postawy świadczącej o wrażliwości na drugiego człowieka. Życząc panu pomyślnego zakończenia studiów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, wyrażam głęboką nadzieję, że pańskie przyszłe życie zawodowe będzie zawsze podporządkowane służeniu życiu i zdrowiu ludzkiemu. Rektor Magnificus Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Karol Musiał, prorektor Uniwersytetu, czyli ja. I ponieważ ten Soskucz, troszkę tak powiem, przeszedł migotanie komór, także nie było tam żadnych artefaktów jakichś, także to jest normalnie nagłe zatrzymanie krążenia w przebiegu groźnych zaburzeń rytmu serca. Wobec tego pacjentka w trybie pilnym została zakwalifikowana do wszczepienia tego implantowanego kardiowetera, defibrylatora wewnętrznego w ramach prewencji wtórnej, oprócz tego przebyło nagłe zatrzymanie krążenia. I zabieg właśnie jest w trakcie zabiegu. Ma implantowany ten kardiobetek, to chyba to dwujamowy ze względu na tam radykalię, gdzie będzie brała leki też i beta-blokery jako leki z wyboru. Także jest w trakcie zabiegu. Pan tu profesor chciał, żeby ją tutaj przeprowadzić, natomiast ja... To ja powiem, bo ja z nią sobie rozmawiałem przez 2 godziny. Ona sama chciała przyjść, chciała poznać tych dżentelmenów, chciała się państwu przedstawić, chciała o tym powiedzieć, bo na sobie teraz wszystko to zaczyna przypominać, ale jak przychodzimy ją do pana docenta, powiedział, o nie, to za wielki stres dla niej. Pierw szczepi anioła stróża, a potem pokażmy ją społeczeństwu. Także niestety nie będzie dzisiaj, ale następnym razem na pewno pan się państwu przedstawi i będziemy ten temat mówić, bo sprawa jest medialna po to, żeby wykorzystać, ona chce sama, żeby wykorzystać ten przypadek dla rozpropagowania takiego podejścia w całym społeczeństwie. Dziękuję bardzo, panie docencie. Są takie momenty działania, że człowiek jest
po prostu szczęśliwy, że pełni tą funkcję prorektora do spraw Collegium Medicum. No przecież to jest potwierdzenie, że ci studenci byli dobrze szkoleni, byli nie tylko dobrze szkoleni w sensie merytorycznym, ale także byli dobrze szkoleni w każdym innym, że taką trudną decyzję podjęli, że się nie bali, że potrafili się przemóc, to jest zawsze, że nie dali się pokonać niechętnej atmosferze, która towarzyszyła ze strony podotowia, no to tylko gratulować i być dumnym. No i tak jest. Takim moim pierwszym impulsem było, że to jest chyba spełnienie marzeń profesora Andresa, kierownika katedry anestezjologii, no i tutaj ważnej osoby w tej całej sprawie resuscytacyjnej, no że w końcu to, co ćwiczy, co uczy, znalazło taki najbardziej namacalny, wymierny fakt. No uratowali życie. I to nie lekarze, i to nie inne osoby, tylko dwóch studentów 5 i 6 roku, czyli jeszcze na tym etapie edukacji przeddyplomowej. No zrobili to. Cóż można chcieć więcej? To jest spełnienie marzeń. To jest po prostu ideał. No, potrafili to zrobić. Potrafili siebie przekonać, żeby się tego nie bać. Bo proszę Państwa, to są takie sytuacje ekstremalne. To nie jest łatwa decyzja. Mimo, że ma się pełne głowę informacji, to trzeba pewne rzeczy w tym momencie odrzucić i zacząć to robić. Jest to najlepszy przykład naszych wysiłków od 10 lat. Ja marzyłem o takiej sytuacji od 2001 roku, kiedy powstała Polska Rada Resuscytacji. I ja powiedziałbym, że to jest najlepszy prezent pod choinkę, który w tym roku otrzymałem. Móc wczoraj rozmawiać z pacjentką, która miała zatrzymanie krążenia dość skomplikowane, nie będę tu wchodził w detale, jak skomplikowane zatrzymanie krążenia miała. Została uratowana przez studentów, których uczymy zachowywać się merytorycznie w danej sytuacji. Oni po prostu, pomimo presji, z jaką się spotkali, czyli okoliczności, pomimo tłumu ludzi, gapiów, różnych komentarzy, potrafili robić to, co my ich nauczyliśmy w czasie zajęć z resuscytacji, czyli użyli metod, która jest jedyną, czyli uciskania klatki piersiowej i użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Pacjentka, która chodzi, która pracuje, która będzie żywą reklamą takiego sposobu postępowania, i to Państwu obiecuję, jak tylko wyjdzie ze szpitala po wszczepieniu tego tak zwanego anioła stróża, czyli rozrusznika, bo ona ma chorobę serca, która spowodowała to tego zatrzymanie krążenia. Jeżeli będzie miała wszczepione to urządzenie, wtedy ona będzie mówić o tym i ja chcę, żeby wtedy media zajęły się promocją takiego sposobu zachowania wśród społeczeństwa, bo to jest droga, żeby poprawić przeżywalność w nagłym zatrzymaniu krążenia. To nie jest nic nadzwyczajnego, uważam, samej czynności. Jest to schemat wyuczony na studiach, który trzeba powtórzyć, który trzeba ominąć wszelki stres, ominąć w tym momencie danym myślenie o tym, że to jest ludzkie życie, tylko że jest konkretna praca, którą trzeba wykonać. Człowiek ratując czyjeś życie stara się zrobić wszystko jak najszybciej, jak najlepiej, bo wtedy jest najważniejszy czas. Myślę, że ominąłem ten stres, który wielu ludzi by z tym wiązało. Na pewno nie rozpoznałbym tej pani, nie pamiętam twarzy tej pani, to jest dla mnie najgorsze. Takie przykładowe urządzenie troszkę się różni od tego, z którym mieliśmy okazję działać. No, dwa przyciski są tylko, włączamy tym, dalej on już mówi co robić. Tryb szkolenia. W razie nagłej potrzeby wsuń elektrody defibrylacyjne. Wezwij pomoc medyczną. Teraz warto właśnie wezwać pomoc. Tak, zdejmij ubranie z pacjenta, aby odsłonić klatkę piersiową. Czy sprawa wyglądała tak, że po prostu to w trakcie jazdy tramwajem między przystankami pani się osunęła na ziemię, upadła prosto na twarz po prostu. No ktoś tam krzyknął, jakiś okrzyk usłyszałem, tylko nie wiem, czy w stylu padaczka, czy o Jezu. No i automatycznie jakoś podszedłem, bo wiedziałem, że po prostu tak trzeba zobaczyć, co się dzieje, żeby pomóc, bo wiedziałem, że być może uda się w jakiś sposób pomóc tej pani. No okazało się, że ma drgawki, to automatycznie odwróciłem panią, starałem się trzymać tą głowę, żeby nic się tam nie stało. Krzyknąłem do motorniczego, żeby zatrzymał tramwaj, wezwał pomoc. Po chwili tam drgawki ustąpiły, okazało się, że pani zaczęła śnieć, zacząłem sprawdzać oddech. W tym momencie przyszedł kolega Michał, który na szczęście skojarzył fakty, że tuż tutaj znajduje się, w galerii znajduje się AED, defibrylator zewnętrzny, automatyczny. No i podjęliśmy decyzję, żeby wynieść panią. W każdym takim defibrylatorze jest zamontowany kardiomonitor. To znaczy urządzenie takie odczytuje rytm serca i dostosowuje akcje działań ratowniczych do aktualnych potrzeb. To znaczy mówi krok po kroku, co każdy powinien robić. Nie dotykaj pacjenta.
I teraz po takiej defibrylacji przez 2 minuty prowadzimy resuscytację. Nie dotykaj pacjenta. Ja byłem pierwszy raz w takiej sytuacji, że w ogóle na ulicy ktoś przede mną pada i że dostaje zatrzymanie krążenia. To była pierwsza resuscytacja krążeniowo-oddechowa w moim życiu. Kolega tam już miał parę okazji wcześniej, także był bogaty starzem. No ja długo też analizowałem, jak to wszystko było krok po kroku. Zastanawiałem się, czy gdzieś nie poślizgnąłem się, nie zrobiliśmy czegoś źle, ale no wszystko było tak, jak nas nauczyli na studiach. To są proste rzeczy, proste algorytmy, które w sytuacji kryzysowej no można odtworzyć, udaje się to w jakiś sposób. Natomiast o tym wszystkim, całym zamieszaniu dowiedziałem się, już nie pamiętam, czy w czwartek, czy w piątek, ukazał się artykuł właśnie na stronie Gazety Wyborczej. Po przeczytaniu komentarzy to już wtedy emocje bardzo silnie opadły. No i uważam, że to był po prostu dobrze spełniony nasz obowiązek. Nasz, jako studentów, których uczono tego wszystkiego, nie zrobiliśmy po prostu niczego nadzwyczajnego. Nie chcieliśmy, żeby dotknęła nas w jakikolwiek sposób taka dziwna otoczka, otoczka sławy, że coś niesamowitego zrobiliśmy. No my nie byliśmy bohaterami, byliśmy po prostu zwykłymi ludźmi, którzy potrafili to zrobić we właściwym miejscu. Każdy inny, który był w tym tramwaju, a który wysiadł na przystanku i przypomniał sobie, że ma nagle pilne zakupy w galerii do zrobienia, to powinien zrobić to samo. Sympozjum dzisiejsze jest sympozjum Polskiej Rady Resuscytacji poświęconym publikacji wytycznych 2010 Europejskiej Rady Resuscytacji. Jest to chwila przełomowa dla medycyny resuscytacji, ponieważ całe doświadczenie dotychczasowe z dziedziny resuscytacji w ostatnich 5 latach od ostatniego ukazania się wytycznych zostało przeanalizowane. Wszystkie dowody nowe, dowody naukowe zostały przedstawione i zarekomendowane w praktyce klinicznej. W związku z tym jest to sympozjum, na którym każdy, niezależnie czy to jest profesjonalna osoba zajmująca się ochroną zdrowia, ale również zwykły obywatel może się dowiedzieć, co może zrobić, żeby uratować życie według najlepszej wiedzy, jaką mamy dzisiaj na rok 2010, my tutaj w Europie, w Polsce, kraju europejskim.